Witam serdecznie w kolejnym odcinku Firmy od Kuchni. Dzisiaj zajmę się tematem gładzi, a dokładnie ile za nią biorę i co wchodzi w skład ceny. Zapraszam do oglądania. Gładzie to bardzo fajny temat, jeżeli chodzi o prace wykończeniowe, ale żeby wykonać je w miarę przyzwoicie, to i tak trzeba wykonać kilka, powiedzmy, elementów, etapów, zanim w ogóle przystąpi się do samego wykonawstwa. W moim przypadku sprawa wygląda następująco. Umawiam się z klientem na budowie, na oględziny, żeby zobaczyć po prostu, z czym mam do czynienia i na czym mam pracować. Nie podaję ceny przez telefon, bo się można łatwo wpakować jakąś tam, powiedzmy, minę. Przyjeżdżam na robotę, oglądam, czy to są tynki gipsowe, czy to są tynki cementowe. Jest różne podejście, dlatego jest różne podejście do tych tynków, jeżeli chodzi o pracę, dlatego robi to też różnicę, jeżeli chodzi o cenę. Wiem, czy mam tynki gipsowe, czy cementowe. Dopytuję się klienta, jakie ma oczekiwania, jeżeli chodzi o gładź. Potocznie wszyscy chcą mieć gładź jako gładź, żeby było gładko. Ale nie wszyscy. Dużo ludzi myśli, że gładzią wyprostują ściany. Wyprostują, to znaczy zrobią magicznie się piony, zrobią się kąty i jeszcze nie wiadomo co innego. Gładź nie służy do tego. Do zrobienia kątów niestety, ale służy tynk, a przede wszystkim ściany już muszą być zrobione w kątach. Delikatną korektę można zrobić na tynku, a już na pewno nie gładzią. Więc jeżeli ktoś chce, żeby mu zrobić nagle z krzywej ściany pionową, gładzią, no raczej ciężki temat i nie podejmuje się czegoś takiego, bo to jest bez sensu. Gładź służy do tego, żeby ściana była gładka, a nie żeby nią równać ściany. Znając oczekiwania inwestora i informując go właśnie, że gładź służy do gładzenia, pytam się o światło docelowe. Przy gładziach jest to mega istotna sprawa. Jeżeli klient sobie zażyczy wzdłuż na przykład sufitu jakieś paski LED-owe, półki, wnęki i inne rzeczy, też to trzeba wycenić inaczej. Jest to dużo więcej roboty od standardowego nakłożenia gładzi i wyszlifowania. Takie rzeczy też trzeba wiedzieć, choćby dla własnego widzimisię, żeby po tym nie było jakichś niespodzianek, że inwestor powiesi sobie pasek LED-owy, o którym wy nie wiedzieliście, albo się na mnie dopytaliście, i potem wyjdą jakieś cudawianki, które nie widać, powiedzmy, przy normalnym świetle. Więc lepiej się dopytać, jakie będzie docelowe oświetlenie w celu uniknięcia problemów. Wiem, jakie są tynki, wiem, jakie jest oświetlenie. To teraz dla mnie jedna z ważniejszych rzeczy, czyli informacja dla klienta, jak ja pracuję i jak ja odbieram gładzie. W sumie jak on odbiera gładzie. Informuję go, że ja robię przy aż za dużej ilości światła, bo pracuję przy smugówce, przy zimnych halogenach, przy mocnych halogenach. Jeżeli on przyjdzie w trakcie mojej pracy, żeby się nie zdziwił, że ściany wyglądają bez obrazy, ale dziwnie, bądź nawet źle. Jeżeli ktoś pracował wcześniej przy lampach smugowych, będzie wiedział, o co chodzi. Te lampy pokazują aż za dużo rzeczy i praktycznie nawet na szybie jesteście w stanie, czy na karoserii samochodu przy smugówce, jesteście w stanie znaleźć górki, doliny niedoskonałości, co dopiero przy ścianie, którą wykonywał człowiek. Inwestor jest o tym poinformowany, jest informowany o warunkach odbioru i to akceptuje bądź nie. Też tak bywało. Robię wszystko to, co można, żeby, powiedzmy, uniknąć jakichkolwiek nieporozumień, niedogadania na końcowym etapie, czyli przy rozliczeniu. A teraz tak. Jeżeli chodzi o samą kwotę wykonania gładzi bez materiału, w moim przypadku najczęściej jest ona w granicach tych 30 zł.
dlaczego nie podaje, że ona jest standardowo 30, nie 35, nie 50? Bo tak jak wspomniałem, jest kilka czynników, na które ona wpływa. I te plus minus, te 30 zł, to jest powiedzmy taka kwota, w której najczęściej wykonuje gładzie. A teraz wypadałoby powiedzieć, powiedzmy, co wchodzi w skład gładzi przeze mnie wykonanych, bo to nie jest tak, że przychodzę, rzucam gładź i dziękuję, do widzenia. U mnie wygląda to tak. Wchodzę, fakt, robię najczęściej na nowych budynkach, nowych obiektach, rzadko kiedy naprawdę na starych. I wygląda to tak. Wchodzę, zabezpieczam okna, drzwi, całą tą stolarkę, która tam jest potrzebna, żeby jej po prostu nie ubrudzić. Robię zdjęcia, w jakim stanie na przykład są okna, drzwi i tak dalej. Zdarzało mi się, że na przykład po tynkarzach były brudne okna, uszkodzone okna też się zdarzało, a ja nie chcę mieć kłopotów później. Dokumentuję, informuję klienta, że takie rzeczy znalazłem, żeby potem uniknąć nieporozumienia. Jeszcze raz to powtórzę. Zabezpieczanie drzwi mam. Jeżeli to jest tynk cementowo-wapienny, biorę żyrafę, papier przykładowo 40, zrzucam luźny tynk. Czyli luźny tynk, te luźne kamyczki, piasek i tak dalej. Co mi to daje? Po pierwsze, przyjemniejszą robotę, bo ten luźny piasek mi się potem nie wytrąca przy głaskaniu tej gładzi. A po drugie, mam ciutkę gładszą powierzchnię, co też się przekłada na mniejsze zużycie masy. Jeżeli chodzi o szlifowanie tynku gipsowego, również je wykonuję. Najczęściej zdzieram to praktycznie, nazwijmy to tak, aż do rdzenia, podobnie jak w łazienkach. Po pierwsze, tak jak mówię, zrzucę sobie cały brud, jaki jest na ścianach, bo on też jest, jakieś tam pozostałości po tynkowaniu i tak dalej. Po drugie, na tynku gipsowym, na przykład papierem 24, jestem w stanie go delikatnie wyrównać. Największe górki, doliny, jeżeli to robię przy świetle, tak jak teraz na tej inwestycji, widzieliście może, jak wyglądają tynki, jestem w stanie dość ładnie już to zeszlifować, wyplanować, jeżeli chodzi o tynki gipsowe. Z cementówkami nie jest tak łatwo, ale z gipsowymi można już coś takiego podziałać. I tak jak mówię, znowu to przekłada się później na przyjemniejszą robotę dla mnie i mniejsze zużycie materiału dla klienta. Potem tak. Zeszlifowane, pozabezpieczane, gruntuję. Całą powierzchnię gruntuję rozcieńczonym gruntem wodnym, żeby wyrównać chłonność i żeby ta gładź nie schła, jakoś tam nie wciągała mnie zbyt intensywnie. Potem nakładam gładzie. Ja je nakładam, jeżeli to są nowe budynki, duże, normalne domki, najczęściej lecę to wszystko agregatem. Tynki cementowo-wapienne przeważnie w dwóch warstwach, jeżeli chodzi o gipsówki, powiedzmy w jednej grubszej warstwie. Na 99%, może nie 99, na 90% spokojnie klienci są zadowoleni z efektu po takiej jednej, troszkę grubszej, takiej 2-milimetrowej warstwie gładzi nałożonej i wyszlifowanej przeze mnie. Wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś umie zrobić gładź przyzwoicie, broń Boże, nie kreuje się na jakiegoś, mega fachowca od gładzi i tak dalej. Robię to przyzwoicie według mnie, według klientów raczej. Też jeżeli płacą i są z tego zadowoleni. Najczęściej robię to tak, jeżeli mam tynk gipsowy, a on obecnie przeważa. Wszystko kładę w tej jednej warstwie, biorę najmniejsze pomieszczenie, szlifuję go klientowi, powiedzmy, że na gotowo. On robi odbiór i on stwierdza, czy tak wykończone ściany mu pasują. W 95% pasują. Pasują. A to się przekłada na to, że na przykład na takim domku 300-metrowym materiał na gładź kosztuje plus minus takie 9 stówek. To jest 9 stówek, jak klientowi zaoszczędziłem przez to. Naprawdę
Różnica między pierwszą a drugą warstwą gładzi, jeżeli ktoś to umie zrobić, nie jest aż tak duża. A jeżeli ktoś nie umie zrobić gładzi, to i 50 warstw gładzi mu nic nie da, tylko zmarnuje materiał. Niestety tak to wygląda. Nałożona gładź, potem ją szlifuje. Szlifowanko, oczywiście wszystko pod lampy, pod lampy smugowe. No, jak najwięcej lamp, tym jest dla mnie lepiej. Z każdego kąta, przy zaciemnionym pomieszczeniu, wszystko, żeby jak najwięcej rzeczy wyłapać, żeby później nie było problemów. Po szlifie jest odpylenie, ponowne gruntowanie, też gruntem wodnym, nie farbą gruntującą, tylko gruntem wodnym. Znowu zaciemniam wszystko. Jest szukanie dziurek, ubytków. Wykonuję te poprawki, szlifuję, gruntuję te poprawki i na tym kończę, powiedzmy, że etap gładzi. Czy to jest dużo? 30 zł za taki etap? Według mnie nie. Jak widzicie, troszkę tych rzeczy jest, powiedzmy, zawartych w tej cenie. I no, czas to pieniądz, jakby na to nie patrzeć. Jeżeli chodzi o rzeczy dodatkowe, które mogą się pojawić przy, nazwijmy to, pracach z gładziami, to jest tak. Obsadzanie nowych aluminiowych narożników. Przeważnie w nowych budowach narożniki wykończone są właśnie narożnikami tynkarskimi, które są, powiedzmy, bardziej okrągłe niż narożniki do gładzi. Część inwestorów chce, żeby zostały te narożniki półokrągłe, bo nie chce dodatkowych kosztów, a część życzy sobie właśnie, żeby narożniki były ostre, więc zakładam na przykład narożniki aluminiowe, bądź tu w tejpy, czy amerykanki, czy cokolwiek innego, żeby narożnik był jak najbardziej ostry. Jakby nie było, kolejna praca, za którą wypada wziąć pieniądze. W moim przypadku, jeżeli to jest, powiedzmy, standardowy budyneczek, nakładam narożniki. Nakładam narożniki, a nie staram się osiągnąć pion narożnikami, to kasuję mniej więcej 5 zł za metr bieżący, jeżeli chodzi o obsadzanie narożnika. Jeżeli na przykład nie trafia mi się nowa robota, nowy budynek, tylko coś już zamieszkałego albo nazwijmy to tak, zagraconego, ja to muszę przygotować sobie pod gładzie, całą tą przygotówkę, czyli wyniesienie, przeniesienie, zabezpieczenie większej ilości rzeczy, na przykład podłóg, dywanów czy czegokolwiek innego, wszystko to liczę z roboczo godziny. Teraz tak, jeżeli na przykład jest, powiedzmy, tynk, kurczę, nazwijmy to księżycowy, czyli górki, doliny, cudawianki, stary, a klient sobie życzy, żeby to wyglądało w miarę, czasami jest konieczna, nazwijmy to, trzecia warstwa albo warstwa podkładowa. Więc za taką warstwę podkładową kasuje mniej więcej, bo to jest wszystko zależne, w jakim stanie znajduje się obecnie właśnie powierzchnia, kasuje mniej więcej 15 zł. Dajcie znać w komentarzach, czy cena i zakres, jaki tutaj Wam przedstawiłem, to jest dużo czy mało. Czy Wy jako na przykład potencjalni klienci, bo na pewno już nieraz robiliście remont, mieliście różne ekipy, czy byliście poinformowani na przykład, w jakim systemie robi ktoś gładzie, co wchodzi w jego skład, czy po prostu przychodzi ekipa, robimy gładź i wychodzimy. I tyle z tym zostajecie, z taką informacją. Czy zdawaliście sobie na przykład sprawę, ile rzeczy wchodzi w skład usługi, jaką są gładzie. Jestem tego ciekawy. Tyle, jeżeli chodzi o odcinek z gładziami. Mam nadzieję, że jesteście bogaci o troszkę informacji. Udanego dnia życzę. Na razie.